No już zrobił. Sto obietnic. A kiedy on robił dobrze? Dlaczego ludzie go wybrali? No bo naobiecywał, bo młodzi jak mieli wtedy, jak po 10 lat, a trawają po 18, to co one mogły jeździć, jak miały 10 lat? Na przykład TCPK, taki najnowszy temat. PiS chciał to zrobić, teraz już tutaj czas... No to jak nie będziemy się rozwijać, proszę pana, jak się nie będziemy rozwijać, nie będziemy inwestować. Jak pan weźmie pieniądze i zakopie pan tutaj i będzie czekał, że urosną, nie urosną. Jeśli się w coś inwestuje. Dobre pytanie, o podwyżki cen pytam. Jedzenie ma zdrożyć od kwietnia pierwszego o 5%. Słyszał pan, jak pan to ocenia? No cóż, to można oceniać. No wiadomo, nowy rząd i... Czy pan jest zadowolony z rządu? Z czego jestem zadowolony? Z czego? Z rzędu. Rządu? Tak. No to co, panie, no co obiecywali, a co robią? Ludzi ładują po 5%, wszystko, co... Światło... 100 obietnic miał Tusk, zostało sztuk. No już zrobił 100 obietnic. A kiedy on robił dobrze? Dlaczego młodzi za nim poszli? No bo naobiecywał, bo młodzi jak mieli wtedy, jak po 10 lat, a mają po 18, to co one mogły jeździć, jak miały 10 lat? To jest nowy człowiek, tak? Nowy polityk. No niestety. A PiS dalej, tak, bo był 8 lat. Chcieliście jakieś zmiany po prostu i wzięli jego, tak? 13, 14 pomagają na przykład takie rzeczy. Te rozdawnictwo według pana to jest, czy dobre to jest? 800, no. A czy wie pan? Powinno to być. Socjal to wszędzie jest, na całym świecie. No, tak. W Niemczech jest i wszędzie są socjal. To jest socjal, to nie jest rozdawnictwo. To jest dla młodych rodzin, dla młodych... To, to jest. W takiej postaci powinno to zostać według pana, czy jakoś inaczej powinno to być co miesiąc, na przykład mniejszy kwota? Pan, to, tak... to, każdy ma inny pomysł, nie? Ale jakiś socjal dla młodych ludzi, tak jak pan, pracują i dzieci... Na jakieś tego szasy, czy na coś, chcecie wyjechać, czy coś, to dzieciom. A jak było zapisy jeszcze, tak 8 lat, jakby pan podsumował, 30 sekund. Co było dobrze, co było źle, co dobrze zrobili? No, bardziej było zapisy niż za tym wszystkim, tak? No oczywiście, że tak. Czy przekonuje PiS według pana? Czym? Tym, co obiecali, to zrobili. Czyli co na przykład? No co? Gospodarczo, obniżyli wiek emerytalny. Obiecali, obniżyli. Dali na dzieci. Dla emerytów dali. Czyli seniorom się lepiej żyło, młodym wszystkim, tak? Oczywiście, że tak. A nie, na przykład TCPK, taki najnowszy temat. PiS chciał to zrobić, teraz już tutaj czas... No to jak nie będziemy się rozwijać, proszę pana, jak się nie będziemy rozwijać, nie będziemy inwestować. Jak pan weźmie pieniądze i zakopie pan tutaj i będzie czekał, że urosną, nie urosną. Jeśli się w coś inwestuje. Czyli to każda inwestycja, oczywiście, każda inwestycja daje pracę młodym ludziom i pracę, a jak daje pracę, to są zarobki i kraj się rozwija. Czyli inwestorzy byli tak i tak dalej. Tak było za Gierka. Wziął pożyczki i budował